Masz silne dłonie, wiesz? Pani Maria wraz ze swoją matką i dwójką dzieci jak co tydzień odwiedzają salon fryzjerski. Maria jeszcze nie ma pojęcia, na jaki pomysł wpadła jej matka. Wiesz co, kochana? Jak tak na ciebie patrzę, to pomyślałam, że powinnaś sobie znaleźć jakiegoś młodszego faceta. Bo ten twój, pożal się Boże, może, to już nie jest pierwszej młodości. Proszę cię, co masz na myśli, mamo? Powinnaś sobie znaleźć takiego mężczyznę w odpowiednim dla siebie wieku. Taki 18, góra 20-latek. Mamo, co ty opowiadasz? Daj spokój. Bo odpowiedni facet dla kobiety to jest podstawa. Wiesz co? Wpadłam na genialny pomysł. Zorganizujesz casting. Casting na lokaja w waszym domu. No dobrze. Ty to masz pomysły. Pani Maria podejmuje ważną życiową decyzję. Kogo wybierze na kochanka, to znaczy lokaja, do swojego domu. Cisza ma być. Zapraszam wszystkich pod scenę. Miki. Chłopcy, szukam faceta, to znaczy lokaja dla córki. Halo, halo. Dużo kasy dostaniecie. No, to tam co do góry. No. Cześć, Foczka. Słyszałem, że szukasz nowego lokaja do swojego domu. Szukałem cię na Instagramie, myślałem, że znajdę jakieś twoje ładne zdjęcie. Po czym się okazało, że go jednak nie masz. Ja jestem Mateo, ale mów mi Bobo. Powiem ci tak, cechy charakteru, które mnie tak naprawdę charakteryzują, to siła, odwaga, precyzja. Głównie to tymi cechami jestem rozpoznawalny wśród ludzi. Bueno dia, pani Maria. Ja jestem Max, nie? I co? No i ja mam 20 lat. I co? No i ogólnie to jest mega. Ja to se na co dzień to se kopię piłkę na zielonej trawce. Znam różne techniki tajskie, nie tajskie, indyjskie, afrykańskie techniki masażu. Ja mam szybkie, zwinne rączki. A ponadto, jeżeli pani będzie chciała tylko, to w domu przeczyszczę każdą rurę. Pani patrzy, jak się pani kręci, moje śmigło! Syn pani Marii, Oskar, wraz ze swoją służbą oraz nowymi lokajami podąża w stronę domu. Chłopcy nie spodziewają się tego, co ich tam czeka. Od jakiegoś czasu Oskarowi nie daje spokoju pewna psychofanka, która podąża za nim krok w krok. Nie do końca tak było. Nie przerywaj mi, jeszcze nie skończyłem o tym mówić. Może ja opowiem, jak to wyglądało naprawdę. Dobrze, więc dokończ. Ta kobieta nie cofnie się przed niczym. Nawet prywatny ochroniarz Oskara nie daje sobie rady z tą kobietą. Co ciekawe, zobaczcie, jak ona się ubiera. Nie ma w tym grama gustu.
Dobrze, że chociaż ochroniarz ma co robić i trochę pobiega. W rodzinie pani Marii wszystko było pokręcone. Zacznijmy od tego, że zdradzała męża z dużo młodszymi od siebie mężczyznami. Nie miała skrupułów brodzić w wannie z odwiecznym jej towarzyszem, szampanem. I wymagać od lokajów coraz to dziwniejszych rzeczy. Choćby kiedyś kazała swoim pokojówkom dopłacać pieniądze za prąd, bo za długo pracowały. Albo zwalniała służbę za najmniejsze przewinienia, choćby nieodkurzenie dokładnie trawnika przed domem. W ślady pani Marii poszedł Oskar. Tak samo wyżywał się na służbie i pracujących w domu lokajach. Lena. Tak? Poproszę szampana. Przepraszam, ale pańska matka już wszystkie butelki wypiła. Co ty mówisz? No pani Maria, już nie ma szampana. No to idź i kup. Dobrze. Stop! Obróz. Kiedy uprany obróz? Wczoraj był uprany. Wykroch ma na jutro. Dobrze. Angela, podaj mi statuetkę, dobrze? Jaką? No jak to jaką? No Oskara. Już przetarłam, nie musisz sprawdzać. Co ty do mnie powiedziałaś? Przepraszam, panie Oskarze. No, tak lepiej. Mal śnić, wypoleruj go. Przecież to plastik. Wyżej. Wyżej. Babciu, to który teraz z tych panów jest swoim nowym facetem? A jeszcze nie wybrałam. Wszyscy są tacy fajni, wiesz, że się jeszcze nie zdecydowałam, który będzie ten jeden, jedyny. Mamo, no proszę cię. Ale czterech? Jakich czterech, kocham? Ośmiu. Reszta siedzi w chałupie i sprząta. Mamo, babcia niedługo odbije do 10. Zaczekajmy jeszcze chwilę. 20. Dobrze, przepraszam, już nic im. Babciu, a oni nie są trochę za młodzi dla ciebie? Skarku, coś ty, w sam raz. Ten kelner. Pokarmić panią? Nie no, może Oskarka? Nie chcę, żeby mnie karmił. Angela, ty nakarmię. Oczywiście. Panie Oskarze, ta psychowanka stoi za szybą. Rozwalić ją? Nie teraz, najspokojniej. Oskarku, a jak twoja współpraca na planie? Jak to wygląda? Wyobraź sobie, że nie zadzwonił do mnie. Potwierdzi, że jestem ciężki do współpracy. Dziwisz się? Uważasz się za gwiazdę filmową. Nie mów do mnie teraz. Wiesz co, nie dokuczaj mu, proszę cię. Słuchaj ci miło, uśmiechać się, wręcz podwizywać. A chęć się będzie zgadzać. Ale się robi. Przepraszam panie, ale mogę dostać kawałeczek ciasta? A proszę cię, kochanie, oczywiście. Oj, troszeczkę cię powróciłam. Pani Maria, jak on brzydko powiedział! Wstrętne babsko, może wałkiem ją potraktować? Może spluwa albo karabin? O, idzie wreszcie kelner. Ruchy, chłopcze. Ruchy, czekamy tu na ciebie. Proszę bardzo, jeszcze smacznego. Dziękuję. A, posłuchaj, nie popracowałbyś u nas jako lokaj? A ile płacicie? Ojku, znam te pieniądze. Omówimy tą kwestię w nas. Ja dodam, że pracuję również jako fryzjer. O, super! To może ja podam fejsa? Co takiego? No fejsa albo insta.